Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Świętek, pracuję w firmie Polkom. Dzisiaj jestem pierwszy raz na konferencji, no ale za to z wykładem, także kiedyś ten pierwszy raz musi być. Temat dzisiejszego wykładu: praktyczne aspekty modelu przetwarzania w chmurze. Pracuję w firmie, która aktualnie rozwija się na rynku cloud computing, także chciałam opowiedzieć o tym, jak to wygląda troszeczkę od kuchni, z naszego punktu widzenia, jak to działa. Postaram się opowiedzieć o stronie praktycznej. Opowiem Państwu o firmie, przedstawię naszą ofertę, czym się zajmujemy, w czym jesteśmy dobrzy. Opowiem o chmurze. Tutaj nie będę mówić zbyt dużo teoretycznie, tak tylko dwa slajdy wprowadzające do tematu. Natomiast przede wszystkim chciałam skupić się na aspektach technicznych, na różnych aspektach funkcjonowania chmury oraz opowiem o Polkom Data Center. To jest nowa oferta naszej firmy. Nowy projekt, który już rozwijamy od 4 lat, ale Polkom Data Center działa od stycznia. Także mój wykład ma bezpośredni związek z naszą ofertą i będę mówić na przykładzie naszego rozwiązania. Firma Polkom działa na rynku już dosyć długo, po 20 lat. Zajmujemy się przede wszystkim, działamy na rynku storage'u, serwerów, backupów, to jeszcze opowiem o tym później. Możemy się tutaj pochwalić różnego typu certyfikatami bezpieczeństwa przemysłowego, różnego typu certyfikaty, na przykład NATO Secret, oraz mamy wdrożoną politykę jakości opartą o certyfikację ISO. Jak już wspomniałam, firma Polkom przede wszystkim jest tutaj liderem w dziedzinie sprzedaży rozwiązań wdrażania storage'u. To są niektórzy z naszych strategicznych partnerów. Jeżeli chodzi o działkę sieciową, to tutaj współpracujemy z Cisco, Brocade'em, Juniper'em. Tak jak Państwo widzą, to jest część naszych partnerów. Wybrane referencje. Możemy się poszczycić udanymi wdrożeniami, sprzedażą rozwiązań, usługami serwisowymi dla różnych branży, czy to z grupy właśnie telekomunikacji, administracji, czy środowisk naukowych. Oferta. Jak już mówiłam wcześniej, przede wszystkim zajmujemy się wdrażaniem, rozwijaniem, serwisowaniem różnych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT. Polkom jest integratorem IT. Głównie specjalizujemy się w storage'u, systemy dyskowe, centra disaster recovery, co ma również związek z naszą nową działalnością, czyli Polkom Data Center. I cloud computing to jest nowy projekt, który rozwijamy intensywnie od stycznia tego roku. Również świadczymy usługi serwisowe. W zakresie tego sprzętu, który sprzedajemy, wdrażamy. Druga część wykładu, bezpośrednio chciałam teraz opowiedzieć o chmurze obliczeniowej, o tym, jak to działa z naszej perspektywy, czy od strony praktycznej. Chmura obliczeniowa jest takim pojęciem, które jest teraz bardzo popularne, bardzo modne. Tutaj na konferencji ten temat przewijał się na wielu różnych wykładach. Myślę, że jakby nie trzeba Państwu przedstawiać, co to jest. Zresztą wszyscy dobrze wiemy, ale pewnym dobrym może wyjaśnieniem może być cytat z Wikipedii. Jest to po prostu model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. I właśnie tutaj usługa jest rozumiana jako funkcjonalność.
jak jest zbudowana taka chmura obliczeniowa? Chmura jest pewną jednostką taką trójwarstwową, możemy powiedzieć, na którą się składa warstwa infrastruktury, gdzie są takie elementy hardware'owe typu serwery, storage, sieć. Następnie platforma, poprzez którą można rozumieć już jakąś warstwę, na przykład bazy danych, aplikacja. Różnego typu tutaj mogą być aplikacje. Oczywiście związane to jest również z funkcjonowaniem tych aplikacji w różnych aspektach, na przykład monitoring. Do całości rozwiązania możemy się dostać na różne sposoby, w zależności od tego, jaki to jest ten typ chmury, to możemy się łączyć albo poprzez z telefonu, poprzez desktopy wirtualne, czy w inny sposób. Kończąc powoli temat takiego teoretycznego wprowadzenia do zagadnienia, z pewnością Państwo wiedzą, że wyróżniamy chmury prywatne, publiczne. Przy czym chmura prywatna jest pewną, można powiedzieć, przestrzenią zamkniętą. Chmura publiczna oczywiście różni się tym, że jest to infrastruktura, która wystawiona jest na zewnątrz, pełni troszeczkę inne funkcje. No a hybrydowa najczęściej spotykana chyba łączy funkcjonalności i tej chmury prywatnej i publicznej. W zależności od tego, jak ta chmura jest zbudowana, jakie ma funkcjonalności, możemy podzielić, wyróżnić różne modele również. Może to być model chmury oparty o świadczenie usługi infrastruktury. Może być to chmura oparta o platformę, dosyć często spotykany model. Wreszcie jako oprogramowanie. To jest również bardzo dosyć popularny, można powiedzieć, i komunikacja jako usługa. No ale chmura jest zjawiskiem stosunkowo nowym, cały czas się rozwija. Co to znaczy X jako usługa? To znaczy, że my podążamy za potrzebami rynku, za rozwojem i tak naprawdę nie wiemy, czym to X będzie za jakiś czas. Może to być jakiś nowy rodzaj, może to być jakiś nowy model chmury, mogą to być nowe funkcjonalności. Także to można powiedzieć, że zobaczymy w przyszłości, jak będzie się rozwijało to zjawisko, jakie będą zapotrzebowania klientów. Możemy zadać sobie pytanie, może oczywiste, może nie. Dlaczego mamy korzystać z chmury? Jakie są zalety? Czym się różni ten model przetwarzania od na przykład kolokacji albo od innych rozwiązań? No i tutaj oczywiście na pierwszym miejscu możemy wymienić, że jest to optymalizacja kosztów IT, którą należy rozumieć w różnych aspektach, czyli zarówno w zakresie infrastruktury, rozumiany jako koszt inwestycji, później rozwijanie infrastruktury, licencje, różnego typu oprogramowanie. W modelu chmury tak naprawdę te licencje przechodzą na firmę, która opiekuje się chmurą, rozwija chmurę, także tutaj dla firmy, która korzysta z chmury, problem nie występuje. No i wreszcie specjaliści. Utrzymanie infrastruktury związane jest z zatrudnianiem specjalistów z różnych dziedzin, administratorów, programistów. Ten problem praktycznie zupełnie nie występuje. Może to być w dużej mierze przejęte na firmę, która taką chmurę na przykład my udostępniamy. Oczywiście ekologia jest takim hasłem, które też pojawia się przy okazji zalet korzystania chmury. No i ma to bezpośredni związek na przykład z energią, z tym, że w przypadku chmury zupełnie inaczej wygląda troszeczkę zarządzanie tą energią, zapotrzebowanie. Y,
Jak wygląda teraz taki aspekt techniczny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie chmury? Co jest tak naprawdę krytyczne, żeby ten model był efektywny, stabilny? Jednym z takich haseł, które się pojawia wśród przeciwników chmury, jest przede wszystkim hasło bezpieczeństwo. Jest tutaj wiele obaw, że może nastąpić jakiś wyciek danych, utrata danych. I związane to jest również z pewnym brakiem zaufania. Dlatego my mówimy o tym, że doskonale rozumiemy te obawy i bezpieczeństwo uważamy, że jest jednym z takich ważnych kryteriów tutaj, które jest dla nas pewnym wyznacznikiem, wytycznym, w jaki sposób taka chmura powinna być efektywna. Wreszcie niezawodność, no bo oczywiście rozwiązanie musi działać, musi być wydajne, musi spełniać oczekiwania. Możemy się zastanowić, w jaki sposób, co gwarantuje wysoką jakość usług również. To są również kolejne aspekty techniczne funkcjonowania chmury, rozumiane troszeczkę w szerszym aspekcie. Bezpieczeństwo po raz kolejny, co już mówiłam wcześniej, ale to również jest architektura sieci, która musi być redundantna, zapewniać funkcjonowanie ciągłe, bez przerw. Jeżeli mówimy o sieci, to oczywiście ważny jest tutaj monitoring sieci serwerów, który jest kompatybilny z różnymi serwerami, które mają różne oprogramowanie. Taki monitoring musi być bardzo elastyczny, musi działać efektywnie. Ważnym tutaj jest również aspektem bezpieczny dostęp do zasobów. Jeżeli dana firma, korporacja ma chmurę prywatną, musi mieć zagwarantowany bezpieczny dostęp ze swojego biura, oddziałów, tak żeby nie było tutaj żadnych zastrzeżeń co do groźby utraty danych. No i możemy tutaj wspomnieć takie możliwe dostępy jak VPN site to site. Jest to rozwiązanie bardzo popularne, sprawdzone, stosowane w wielu firmach. Różnego typu technologie typu remote access, również to może być oparte o IPsec lub na przykład OpenVPN. Inną możliwością dostępu do aplikacji realizowanych przez chmurę to są wirtualne desktopy. Wreszcie jeszcze inne rozwiązanie to jest przez nas tutaj wspierany, to jest Security Gateway. Możemy się dostać do zasobów, do środowiska poprzez po prostu aplikację jako adres IP, który stanowi takim gatewayem, który później zarządza, przekierowuje użytkownika już w oparciu o login, hasło do konkretnego środowiska. Więc ten dostęp, bezpieczny dostęp do zasobów danej korporacji jest tutaj bardzo ważny i możliwe są różne technologie dostępu. Bardzo również ważne jest, żeby ten dostęp był w oparciu o różne technologie, spełniał różne oczekiwania naszych klientów. Wreszcie tutaj jest informacja również zarządzanie projektem. Otóż dla nas uruchomienie nowego środowiska, które działa właśnie w oparciu o chmurę, rozpatrujemy to jako projekt informatyczny. Przydzielony jest po prostu osoba, która jest... No. Jeżeli chodzi o środowisko,
analizujemy, projektujemy tak naprawdę całe takie środowisko zarówno na poziomie architektury sprzętowej, serwerów, sieci. Analizujemy, jaka jest potrzeba dostępu. I właśnie tak rozpatrujemy uruchomienie projektu przygotowanie środowiska. Ponieważ jest to informacja sieciowa, możemy sobie zadać pytanie, które na pewno wielu z Państwa interesuje. Jak zbudowana jest sieć realizująca taką chmurę? Zaczynamy od architektury, od pewnej architektury. Projekt sieci musi gwarantować wysoką dostępność. Oznacza to, że zarówno na poziomie switchy akcesowych, dystrybucyjnych, jak i warstwy szkieletowej, sieć musi gwarantować działanie funkcjonalności mimo awarii pojedynczych urządzeń. Jeżeli chodzi również o sieć, oczywiście ważne jest, żeby ten dostęp był również łącza powinny być redundantne, czyli zarówno na poziomie, jak wspomniałam, warstwy akcesowej, dystrybucyjnej, jak i szkieletowej. Kolejnym tutaj hasłem, które już wcześniej podkreślałam, jest bezpieczeństwo. Na pewno to hasło jest Państwu bardzo dobrze znane w kontekście sieci. Znanych jest szereg wymagań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Muszą z pewnością, taka architektura sieci musi uwzględniać dedykowane urządzenia typu firewall, IDS-y, IPS-y, również logowanie ruchu. Konkretne urządzenia muszą być zabezpieczone, odpowiednia polityka haseł, no i inne również elementy, które są tutaj najczęściej stosowane. Wreszcie monitoring. Jak już wspomniałam wcześniej, monitoring gwarantuje, pozwala zobaczyć awarię w krótkim czasie, ale również musi być ten system monitoringu kompatybilny z różnymi urządzeniami, z różnymi systemami operacyjnymi, zarówno jeżeli chodzi o serwery, sieć, switche, routery i różne inne urządzenia, na przykład UPS-y. Informacja, że coś nie działa, wówczas jest szybko analizowana i można awarię usunąć, zanim będzie oznaczać ona utratę ruchu. Kolejną taką funkcjonalnością, która musi być zrealizowana przez sieć udostępniająca chmurę, o czym wspomniałam już wcześniej, to jest realizacja dostępu do zasobów i bardzo ważne jest, żeby sieć gwarantowała dostęp poprzez różne protokoły na różny sposób, no bo jak już wiemy, chmura może mieć różne modele, w zależności od typu, na przykład może dostarczać aplikację jako usługę. I ważne jest, żeby była możliwość różnego dostępu. Przykładowo, idealnym rozwiązaniem, jeżeli firma ma oddział i chce zrobić chmurę prywatną w data center, idealnym rozwiązaniem jest VPN site to site. Z kolei, jeżeli pracownicy potrzebują mieć dostęp zdalny, na przykład programiści lub inna osoba z laptopa, no to idealnym rozwiązaniem jest remote access. Mamy doświadczenie, że bardzo dobrze sprawdza się VPN IPsec, również inny wariant VPN L2TP IPsec. Ale również używamy jako takiego zdalnego dostępu OpenVPN. Wspomniałam wcześniej, że może to być również Security Gateway, który również ma bardzo fajne zalety, do niektórych rozwiązań bardzo dobrze się nadaje. Bazując już na tych doświadczeniach, które mamy w budowaniu chmury, możemy teraz się zastanowić, w których dziedzinach
mogą się pojawić jakieś problemy. Na jakie zagadnienia trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania architektury chmury rozwijania później? Bardzo ważnym tutaj właśnie jednym z elementów jest skalowalność zasobów. Dane środowisko, które pełni funkcję chmury, musi być skalowalne, umożliwiać klientowi zwiększenie na przykład mocy procesora czy pamięci RAM i my musimy już z góry zebrać informacje w momencie uruchamiania projektu, jak może wzrosnąć zapotrzebowanie na zasoby. Tak, żeby później móc odpowiednio rozwinąć to środowisko, dostosować do zwiększonych potrzeb. Kolejnym elementem jest dobór technologii do potrzeb. Mówiłam o tym, że budowanie chmury, uruchomienie środowiska serwerowego rozpatrujemy jako projekt IT, zarządzamy tym projektem, zbieramy informacje szczegółowe i musimy dobrać technologię do potrzeb. Może się okazać, że problemem w opiekowaniu się taką architekturą chmury, data center, stanowi kwestia przeszacowania zasobów. Praktycznie może się okazać, że serwer lub klaster jest stosunkowo mało wykorzystywany. Innym problemem jest niedoszacowanie zasobów sprzętowych, sieciowych, co jest większym utrudnieniem. Dlatego, że jeżeli dany klient później chce rozwinąć swoje środowisko, zwiększyć obciążenie, może się okazać, że to będzie kłopotliwe w krótkim czasie te zasoby znacząco zwiększyć. Także znowu jest to kwestia odpowiedniego zarządzania projektem. Z punktu widzenia działania data center i chmury w pewnym dużym wymiarze, również bezpieczeństwo należy rozpatrywać w innym troszeczkę kontekście. Otóż już nie myślimy o bezpieczeństwie na poziomie poszczególnych urządzeń, serwerów czy systemów operacyjnych, ale myślimy w kategorii całości. Bardzo ważna jest integracja tych mechanizmów bezpieczeństwa ze sobą. Czyli wciąż oczywiście myślimy o tym bezpieczeństwie na poziomie serwerów, aplikacji różnych i na poziomie sieci, ale ważne jest to, żeby była pewna spójna idea, procedury, mechanizmy stosowania tego bezpieczeństwa, więc troszeczkę inaczej się zarządza tym bezpieczeństwem, jeżeli jest duża infrastruktura i chmura się rozwija, czy chmury się rozwijają. To jest troszeczkę inaczej już to dostrzegamy to zjawisko. Wreszcie trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o chmurę, to myślimy o bezpieczeństwie na poziomie architektury czy zagrożeń potencjalnych i na poziomie tej warstwy zewnętrznej, czyli z internetu, no i również wewnętrznej. Nie jest to proste zadanie, na pewno jest to duże wyzwanie, żeby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo. No i wreszcie monitoring, o tym wspomniałam już wcześniej. Możemy się zastanowić teraz, w jakim kierunku pójdzie rozwój chmury. Wiemy o tym, że jest to zjawisko. Wczoraj bardzo ciekawy był wykład i rozmowa na temat chmury. Pojawiały się różne opinie, definicje, również opinie sali. Nie chcę tutaj jakby powtarzać tych informacji czy tych opinii. W moim odczuciu chmura jest zjawiskiem naturalnym i właśnie pewnym rozwojem kultury informacyjnej. Jest to hasło, które znalazłam w internecie. Nie jest to dokładny cytat czyjejś wypowiedzi, a bardziej kompilacja czyjejś wypowiedzi. Tak pozwoliłam sobie tutaj umieścić. Właśnie tak możemy rozpatrywać chmurę jako pewien rozwój kultury informacyjnej. Jeżeli się spotkamy za jakiś czas, za kilka lat, możemy się zastanawiać, co się zmieniło
w jakim obszarze to zjawisko będzie się zmieniać, rozwijać. Na pewno to jest popularyzacja, powszechność modelu przetwarzania. Na pewno to będzie coraz większa elastyczność, czyli dopasowanie oferty chmury do potrzeb. Kwestie prawne również podejmowane są przez przeciwników chmury. W tej dziedzinie na pewno będą musiały powstać niektóre regulacje lub zostaną w tej dziedzinie możliwe rozwinięte jakieś nowe ustawy. Wreszcie chmurę na razie rozpatrujemy głównie dla odbiorców korporacyjnych, ale to się również może zmienić. Może się okazać, że chmura będzie dotyczyć klienta indywidualnego, każdego z nas praktycznie. Mówiliśmy o tym, czym jest firma Polkom. Postarałam się Państwu przedstawić, scharakteryzować profil spółki. Mówiliśmy o chmurze, o niektórych technicznych aspektach. To, co mówiłam, mówiłam na podstawie konkretnego rozwiązania, konkretnej usługi, czyli Polkom Data Center. Polkom pracuje nad projektem Data Center od 4 lat. I w styczniu tego roku uruchomiliśmy nowe centrum przetwarzania w Skawinie pod Krakową, pod Krakowem. Tak wygląda to centrum danych. Na zdjęciu tutaj widać budynek serwerowni. Może troszkę o tym opowiem. W serwerowni jest 6 komór. Każda komora jest pojemna na około 300 metrów. W każdej komorze mamy taką architekturę, że w każdej komorze serwery, szafy są zgrupowane w takie tak zwane kioski. W każdej komorze może być 8 kiosków i w każdym kiosku 16 szaf rakowych. Tutaj na zdjęciu właśnie widać taki kiosk, dwa kioski. Jest to Polkom Data Center, to jest największy obiekt w Polsce Południowej. Może niektórzy z Państwa do tej pory o nas nie słyszeli jeszcze. Systemy techniczne zaprojektowane są właśnie zgodnie ze standardem Tier 4. Zarówno na poziomie zarządzania energią, chłodzenia, klimatyzacji. Generalnie oczywiście dążymy do dostępności na wysokim poziomie. Również gwarantujemy gwarancję SLA, odpowiednie normy zarządzania są wdrożone. Co jeszcze można, jak można scharakteryzować krótko nasze centrum? Jak już wspomniałam, jest to obiekt w Skawinie, ale Skawina dla osób, które nie są z Krakowa, jest bardzo blisko, to jest 1 km około od granicy administracyjnej Krakowa. Jest to bardzo dobry dojazd, nie ma tam, to jest taka strefa ekonomiczna w Skawinie. No i właśnie nasz obiekt tam jest zlokalizowany. Jak już wspomniałam, jest to bardzo duża pojemność, powierzchnia 300 metrów w jednej komorze. Przy czym te komory są zbudowane w taki sposób, że możemy wydzielić tam osobne pomieszczenia, osobne boksy w zależności od potrzeb. Gwarantujemy oczywiście obsługę całodobową na różnym poziomie tego centrum. Zarówno jeżeli chodzi o inżynierów, jak oczywiście ochronę w różnym aspekcie. Kolejną taką funkcjonalnością, usługą, którą świadczymy, to jest Disaster Recovery Center. Jest to usługa może nie aż tak popularna, może niektórzy z Państwa się do tej pory nie spotkali z taką funkcjonalnością. Na czym to działa? Generalnie w oparciu o nasze centrum danych, dana firma może zbudować sobie
praktycznie od zera drugi oddział spółki, który i taka infrastruktura informatyczna i również biurowa może praktycznie czekać na awarię. W momencie wystąpienia jakiejś awarii, takie krytyczne systemy mogą wówczas podjąć pracę niezależnie od głównej siedziby firmy. W naszym obiekcie jest nie tylko serwerownia, ale również bardzo duże pomieszczenia biurowe, które również możemy udostępnić, wydzierżawić i firma może podjąć działalność wówczas w pełnym wymiarze w naszej lokalizacji, z naszych zasobów. To już dziękuję, to już koniec mojego wykładu. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo.